Przepraszam, już mam. Te Geburts Rechtskriege, jednak witam was kolejny raz. Tutaj ostatnio skończyłem, mówiłem, że tą informację sobie zobaczymy poza nagraniem, ale jednak ponieważ to jest na planecie, no to myślę, że sobie wylądujemy. To jest na Merkurym. Dobrze ja mówię? No chyba tak. Gdzie my tu jesteśmy? Co to jest za... Mater Gaia Merkury. Na to wychodzi. Czy to są jakby wojny o prawa... Okej, no podlećmy tam, zobaczmy, co dokładnie tutaj chodzi w tej informacji. Jeszcze chcę zobaczyć tutaj, gdzie my... No właśnie, tutaj tak, Merkury. Lokacja jest 0,3G, więc bardzo mała. Chyba tylko sonda. To jest tylko sonda tutaj postawiona, taki pomnik. No właśnie, sygnał turystyczny, więc tutaj przelećmy obok niego. Myślę, że to jest tylko jedynie informacja. No powierzchnia Merkurego. To jest skała, w dodatku pewnie gorąca. No, myślę, że chyba nie będę tutaj lądował. To sobie możemy przeczytać w takim razie. Dobra, czyli pomiędzy 2621 a 2735 systemy członkowskie federacji przeżywały taką fazę zmian społecznych. Czyli właśnie te początkowo te systemy były... Pocieszyły się dużą niezależnością. One gwarantowały następnym osiedleńcom również te wszystkie jakby posiadłości ziemskie i urzędy. I wiele z tych praw dziedziczonych, czyli te Geburtsrechte, to po prostu są prawa do dziedzictwa. Czyli one się jakby roztaczały na dalsze właśnie coraz to większe obszary. I obejmowały bogate surowce mineralne, złoża mineralne, a stara, jak ja to mówiłem, junta, tak? Czyli dla koncernów było to nie w smak właśnie, że one były w posiadaniu tutaj tych kolonistów i było to dla nich dosyć dużą przeszkodą. Czyli stopniowo i cały czas stopniowo wzrastał nacisk na prezydenta, żeby właśnie coś zrobił przeciwko temu prawa do dziedziczenia. I teraz zobaczymy, co tutaj dalej, że właśnie było Ayn Rahe, czyli cały szereg konfliktów, tak zwanych wojny o prawa do dziedziczenia, tak bym to nazwał.
Eine Reihe von Konflikten, die sogenannten Geburtsrechtskriege, entbrannte infolge der Zwangsenteignung. Czyli to jest jakby one rozgorzały przede wszystkim wskutek takich. Enteignung to jest pozbawienie własności, czyli takie wymuszone pozbawienie własności. Albo Unverteilung, to jest Umverteilung, czyli zmianę podziału w zależności od punktu widzenia. Czyli przechodzenie, Umverteilung, że są na kogoś innego jakby przekazywane te prawa. W każdym bądź razie tutaj mamy ten nawias, Beziehungsweise Unverteilung von Erbrechen der kolonialen. Dobra, czyli w każdym razie też chodziło tutaj przede wszystkim tym nowym, o te nowe potrzebne technologie, żeby tymi technologiami dysponowały właśnie te koncerny. Czyli oni w przewadze byli nad tymi pionierami, którzy tutaj odkrywali te tereny. A współcześni badacze, historycy, z reguły to rządze koncernów czyniły odpowiedzialną za konflikty. No, w każdym bądź razie ważne jest, że flota federalna stała po stronie koncernów w tej wojnie, jakby tutaj, w tych wojnach o prawa. Dobra, teraz mamy ten kongres reform, to też możemy sobie od razu przeczytać. Bo tutaj nas zaatakował ten statek, więc ja to wyłączyłem. No i tutaj głównie chodzi ta reforma kongresowa. No główny bałagan jakby nastąpił wtedy, kiedy bardzo wiele państw się włączało jakby do tych państw federacyjnych. No, władza była taka mocno jakby władza w tej federacji pozostawiała wiele do życzenia, znaczy sposób, w jaki ta władza była sprawowana, była ona po prostu bardzo taka jakby niefunkcjonalna. No w każdym razie tutaj chodziło o taką kontrowersyjną reformę w 2594. Kongres ją wystosował i poprzez nią duża ilość urzędników została zredukowana. Dobra, czyli tych prawdopodobnie chodziło tutaj o taką skupienie władzy w rękach zaledwie kilku czy jednej osoby. Ale jednocześnie właśnie czytamy dalej, że urząd prezydenta został zredukowany na 4 lata. Zaraz, momencik. Parallel to the word of. A nie, że równocześnie do tego ograniczona do 4 lat prezydentura została przedłużona do 8 lat. Teraz ten Misstrauens Votum, to jest wotum nieufności. A wotum nieufności po stronie obywateli po 4 latach, czyli chyba to wotum nieufności obywatele mogli wystosować dopiero po 4 latach rządów. Była to reakcja na problem, że prezydenci coraz częściej urzędowali jakby coraz częściej dwa razy pod rząd obejmowali urząd prezydenta. A historycznie były tylko dwa takie urzędy możliwe. Więc po prostu przedłużono to
na 8 lat, żeby taki prezydent mógł pewnie 16 lat sprawować ten urząd. No dobra, to tutaj chodziło właśnie o tą reformę tego typu, czyli skoncentrowanie głównie władzy w rękach prezydenta. Tutaj do tego ta reforma służyła. I to chyba jest, zaraz zobaczę, czy wszystko tutaj. Polecimy sobie już na Fruge 6 to było, Grosskampf Schiff to oglądaliśmy już. To też byliśmy, Kongres Reform to przed chwilą. Chyba to wszystko. Dobra, polecimy w takim razie już na stację Lyon-Huy. No i ja się z wami żegnam i zapraszam na następny odcinek.